I już chciałoby się zaśpiewać wiosna, wiosna, ach to ty. A tych powodów do śpiewania będzie teraz coraz więcej, bo po pierwsze wiosna w kalendarzu, po drugie robi się coraz cieplej, no i przed nami Wielkanoc, więc będzie trochę wolnego. Ale zanim zachłyśniemy się tą wiosną na dobre, zobaczmy, jak kulturalnie upłynął nam marzec. Kurs na kulturę, zaczynamy. Święta przed nami, a czy może być Wielkanoc bez pisanek, kraszanek czy innych zdobionych jajek? Tego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić. Pisanki są z nami chyba od zawsze i mają bardzo długą tradycję. Kiedyś nawet każdy region w Polsce miał swój charakterystyczny styl zdobienia wielkanocnych jajek. Ale Wielkanoc to nie tylko pisanki, to także stroiki wielkanocne, palemki, kurczaki czy baranki. Półki w sklepach uginają się od przeróżnych świątecznych ozdób. Ale są też i tacy, którzy wolą ozdoby wykonane ręcznie, a niektórzy nawet sami te ozdoby wykonują, tak jak robiły to kiedyś nasze babki i prababki. A co dawniej wiodło w prym wśród wielkanocnych ozdób i jakie trendy zachowały się do dziś? U nas w regionie najbardziej popularną była pisanka wykonana batikiem. Co to oznaczało? Trzeba było do niej mieć oczywiście wosk pszczeli. Jak najpiękniejsze jajko, były bardzo cenne, najjaśniejsze, najbielsze jajka. No i oczywiście rysik. Jakiś zaostrzony przedmiot, najprostszą jego formą był ołówek z bitą w szpileczką. Szpileczką tą rysowano właśnie na jajku woskiem. Najpierw trzeba było roztopić ten wosk pszczeli. Później zamaczano rozgrzany rysik w nim, no i pisano na jajku. Pisano do siebie, wykonywano różnego rodzaju ornamenty. Potem z taką wypisaną pisanką trzeba było zanurzyć ją w barwniku. Były to najczęściej barwniki wykonywane z jakichś naturalnych składników. Robię pisanki, właśnie robię i tym sznurkiem obrabiam. Także no to mamy, my jesteśmy już tak przyzwyczajone, że zawsze musimy coś robić. To jest jajeczko styropianowe, sznurek papierowy, ja smaruję to klejem i jadę sznurkiem dookoła i jadę tak aż do końca samego. No i tutaj kwiatuszki z bibuły dekoruję. Jak długo trwa praca nad takim jajkiem? Bo rozumiem, no nad takim jajkiem to troszeczkę muszę posiedzieć, to tak na pewno ze 3 godziny go robię, takie jajeczko. Bo też klej musi podeschnąć, żeby ono wyschło dobrze, żeby mogła sobie te kwiatuszki przykleić. Także no schodzi, trochę schodzi. No ale my lubimy to robić. Generalnie mam technikę dekupażu tylko. Są pisanki robione na skorupkach z kaczych jaj, to są te małe, na gęsich skorupkach i ze styropianu. Trzeba skorupkę ozdobić, pomalować podkładem, jakąś farbą akrylową, wyciąć malutkie motywy, bardzo dużo tych motywów, ponaklejać, polakierować, wyszlifować, polakierować, wstążeczką ozdobić. Bardzo dużo pracy, ale takiej fajnej. Gęsie wydmuszki kupuję gotowe i makaron ryżowy, na przykład ten, no muszę upróżyć na patelni, żeby kolor zmieniły. No i bez od jabłek. Od stycznia zaczynam robić. No to jest jednak troszkę dłubaniny, jest troszkę dużo roboty. I tak pomalutku, pomalutku. Technika to jest właśnie wręcz prosta, tylko że ona jest bardzo żmudna i długo się robi, no bo to jest cienkie szydełko, cienkie nici i to się długo robi. Jestem na emeryturze, więc mogę sobie na to pozwolić i robię. Były
też oczywiście palmy wielkanocne. Były robione z najlepszych materiałów, jakie można było w tamtym czasie dostać oczywiście. No były bazie, tak samo jak mamy w tej chwili. Były różnego rodzaju gałązki. Również kręciło się kwiatki z bibuły. No oczywiście dekorowano tym, co było dostępne, ale też takim no bardzo zdobniczym elementem w chatach wiejskich były pająki. Wisiały one często w dni codzienne, no ale przede wszystkim były robione na święta, żeby przyozdobić mieszkanie, żeby wyglądało bogaciej. Były robione ze słomy, z różnego rodzaju na przykład ciecierzycy, różnego rodzaju ziarenek, które były dostępne, też były nawlekane na nitki, ozdobione kwiatami z bibuły. I taki pająk wisiał pod sufitem. Kiedy już zrobimy wszystkie ozdoby, udekorujemy świątecznie nasz dom, to warto byłoby chwilę odpocząć. Nie wiem jak Państwo, ale ja najlepiej odpoczywam przy książce. Dlatego dziś mamy dla Państwa pewną propozycję. A kto lepiej niż sam autor zaprezentować może swoje dzieło? Dlatego teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Agnieszką Kulbat, piotrkowianką, pisarką, która właśnie wydała swoją kolejną książkę pod tytułem Bojkot. Agnieszko, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, obecność Agnieszki Kulbat w magazynie kulturalnym oznaczać może tylko jedno. Jest kolejna książka. Agnieszka systematycznie odwiedza nas przy okazji premier swoich kolejnych książek. No i nie inaczej jest tym razem. Dokładnie 13 marca premiery miała jej najnowsza książka pod tytułem Bojkot. To oto dzieło. Książka z gatunku literatury dla młodzieży, ale nie tylko młodzi ludzie mogą po nią sięgnąć. Będzie to także ciekawa propozycja dla miłośników thrillerów. Agnieszko, bohaterami książki są młodzi ludzie, licealiści, dzieci, które mają niemal wszystko, dzieci z bardzo bogatych rodzin, mają najlepsze szkoły, najbardziej wyszukane zajęcia pozalekcyjne, jednak to ich życie wcale takie idealne nie jest, o czym dowiadujemy się, wczytując się w każdy kolejny rozdział książki. Tak, im dalej, tym gorzej. Z tą książką bym powiedziała jeszcze bardziej niż z Bójdą, że to jest bardziej thriller o nastolatkach niż thriller dla nastolatków, choć oczywiście jakby tutaj czytelników 16+, też jak najbardziej zachęcam, bo to jest przede wszystkim dla nich książka napisana, nigdy tego nie ukrywam. Niemniej jednak jest ona w mojej opinii dość wielowymiarowa i uważam, że osoby dorosłe, czy po 20, czy po 30, czy po 40, 60, coś będą w stanie dla siebie w niej znaleźć, a na pewno portret właśnie taki bardzo przerysowany, bardzo jaskrawy, taki czasem wulgarny nawet młodych ludzi, z tym, że oczywiście to jest taki bardzo wąski wycinek, tak? Życia pewnej grupy ludzi, którzy są dość specyficzni, którzy urodzili się i wychowali w środowisku no też takim, gdzie niewielu z nas ma z jednej strony szansę, bo nie ma co ukrywać, że oni mieli gigantyczną szansę od losu dzięki temu, w jakim miejscu się urodzili. I to jest troszeczkę takie, ja lubię o tym mówić, że to jest takie studium psychologiczne tej głównej postaci, bo my tutaj siedzimy jej w głowie. I te wszystkie złe rzeczy, które ona robi, bo tutaj nie ma jakby co ukrywać i co koloryzować, to jest postać Anna Branicka, czyli główna bohaterka właśnie Bojkotu, jest postacią, osobą bardzo taką toksyczną, bardzo taką zapatrzoną w siebie, wręcz czasem nawet przerysowaną, z tym, że to przerysowanie ciągle do niej pasuje. To jest aż taki charakter, gdzie jakby to przerysowanie nie wpływa na jej odbiór, że tak powiem, negatywnie, tylko jest elementem jej osobowości. Więc tak, tu zdecydowanie jest więcej thrillera niż w Bójdzie. Jest też oczywiście wątek romantyczny, który jest motorem napędowym jakby do wszystkich czynów, których podejmuje się właśnie Anastazja. Niemniej jednak tutaj właśnie uważam, że na ten moment to jest taka najbardziej thrillerowa książka, jaką napisałam. Czytając Bojkot, powiem Ci szczerze, że nie polubiłam żadnego bohatera. Nie bardzo wiem. Się cieszę. Tak? No nie, tak. Nie. Nie, dokładnie o to mi chodziło. W Bójdzie było zupełnie inaczej. Tak. Tutaj natomiast jakoś tak nie mam sympatii do nikogo. To bardzo miło mi to słyszeć. Dokładnie. Tak miało być. Tak miało być. Tak, ponieważ ja tutaj właśnie postawiłam sobie trochę za cel właśnie pisanie z perspektywy tej, jakby to powiedzieć, zamazanej odpowiedzialności.
bo tutaj też wiele rzeczy, powiedzmy tak, żeby tutaj nie zdradzać fabuły odbiorcom, dzieje się dużo takich niemoralnych rzeczy, które główna bohaterka uważa za bardzo moralne i w ogóle bardzo sprawiedliwe i takie, które jej się wręcz należą i wszystko jest z nimi w porządku. No i z jednej strony zależało mi na tym, żeby czytając to później jakby rozumieć jej perspektywę, ale jednocześnie mieć świadomość, że tam jest coś nie w porządku, że jakby okej, szanuję, że ona sobie to rozumie po swojemu, ale no jak spojrzymy na to z boku, to tak no nie do końca jest. I ja wychodzę tu właśnie z założenia i wychodziłam też, że te postaci nie są do lubienia. Nie zawsze trzeba sympatyzować z głównym bohaterem, nie zawsze trzeba się w nim odnajdywać, bo ja na przykład w Anie nie za bardzo się odnajduję, mimo że ja ją napisałam. I stworzyłam taki spójny obraz tej osobowości, która jest zupełnie inna od mojej. Ale jednak zależało mi właśnie dokładnie na tym, o czym pani powiedziała, także bardzo się cieszę, że żadnego z bohaterów pani nie polubiła, bo na tym mi właśnie zależało, żeby pokazać, że po prostu można czytać o ludziach, których się nie lubi, a jednocześnie tak bardzo chcieć wiedzieć, co się z nimi stanie. Co się stanie dalej, dokładnie. A ile Agnieszki Kulbat odnajdziemy w bohaterach Bujdy? Anastazja słucha na przykład Aurory, czyli piosenkarki, którą ja też uwielbiam, na której koncerty jeżdżę. Ma gdzieś takie pewnie moje przemyślenia w danych momentach, ale to też uważam, że każda z postaci ma trochę coś ze mnie albo z mojego otoczenia. Czy jest to żart, czy jest to jakieś podejście do danego tematu. No tu w Anastazji ja bym powiedziała, że jestem tak samo uparta jak ona, tylko trochę w inny sposób to wykorzystuje. No, jak już się zmotywuję do czegoś, to ja po prostu to robię i ja wiem, że ja to osiągnę, tylko nie wiem kiedy. No i ona też, tylko no, mamy inne priorytety. Agnieszko, Bojkot, wcześniej Bujda, obie książki dedykowane dla młodzieży. Powiedz proszę, dlaczego zdecydowałaś się pisać dla młodych ludzi? Literatura młodzieżowa przechodzi bardzo duży boom na rynku książki. W tym momencie jest ona bardzo popularna, to wystarczy wejść do księgarni i zobaczyć topki sprzedażowe i tam będą książki młodzieżowe. Z tym też, że no, w mojej opinii duża część tych książek jest po prostu słabo napisana. Tak po prostu. I też niejednokrotnie słyszałam taki argument, że o Boże, przecież to jest do nastolatków, to co im to zrobi za różnicę? Mówię, no kurczę, no przecież ci ludzie zaraz będą dorośli, albo część z nich już może jest bardziej niż niektórzy tacy dorośli. I jakby no nie róbmy tutaj z młodzieży idiotów, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, tutaj sobie pozwolę. Więc ja piszę do nich jak do takiego pełnoprawnego czytelnika i tak też ich traktuję, tak traktuję też ich problemy, gdzie w Bojkocie jest ich dużo, w Bujdzie też ich było dużo, były zupełnie inne, ale jakby wszystkie są ważne i to też trochę w tych książkach próbuję pokazać, że też abstrahując od tego, że tutaj Anastazja jest postacią no, tym czarnym charakterem albo takim bardzo ciemnoszarym, no co nie zmienia faktu, że jakby ona sama się taka nie stała, prawda? To miało też swoje podłoże i tutaj gdzieś ci rodzice się w tle rozmyli, bo tutaj dużo o nich jest, ale nigdy ich nie widać w fabule. Tak fizycznie nie pojawiają się w żadnej scenie, a są jak takie widmo za plecami tej dziewczyny, więc no mam po prostu tutaj okazję sięgnąć po wiele zabiegów, po które nie byłabym w stanie, gdyby te postaci były dorosłe. Co też oczywiście ma swoje plusy i minusy, prawda? Więc po prostu tutaj świadomie jakby sięgam po tą ścieżkę. Agnieszko, wracając do książki, na jednej z pierwszych stron znajdziemy taką dedykację. Dla dwóch fenomenalnych pisarek, dzięki którym pokochałam thrillery. O kim mowa? To jest Sharon Bolton i Karin Slaughter. Dwie naprawdę w moim uznaniu fenomenalne pisarki, dzięki którym dosłownie pokochałam thrillery. Tak naprawdę ja oczywiście przeczytałam dużo więcej thrillerów niż tylko te ich autorstwa. Niemniej jednak mi bardzo zawsze imponowało to, w jaki sposób one prowadzą fabułę i jak bardzo umiejętnie potrafią jakby nakierować moje myślenie w daną stronę, żeby potem okazało się zupełnie inaczej. Przy czym robią to w taki sposób, że to nadal gra ze sobą. Bo to nie jest trudne, żeby napisać coś, iść w jedną stronę i nagle na końcu zrobić wątek, który pojawił się znikąd i jakby, no nie o to chodzi. Właśnie ten wątek u nich zawsze jest, tylko on jest tak schowany umiejętnie i tak pojawia się pod koniec. I tak, że tak powiem, rezonuje z tym głównym, że to wszystko na końcu naprawdę się skleje. I ja też czytając ich książki jakby kończę z takim wrażeniem właśnie wow. Agnieszka, jak rozmawiałyśmy rok temu, to mówiłaś, że zdarza się tak, że czasami piszesz dwie książki równocześnie. Piszesz coś, odkładasz, to musi sobie odleżeć. Ty dojrzewasz potem jako człowiek, dojrzewasz jako pisarz, wracasz do tego, redagujesz, zmieniasz. A jak to było z Bojkotem? Podobnie. Przy czym Bojkot to jest jedyna książka, którą zostawiłam w połowie. Dałam sobie pół roku przerwy i wróciłam później. Bo ja z fabułą mam tak, że jeżeli ona mnie nie porywa, jeżeli ja nie mam
zabawy z tego pisania, odkrywania, bo tak naprawdę ja odkrywam tą historię razem z pisaniem. To znaczy ja wiem, jak to się skończy, ale co dokładnie stanie się po środku i jakie konkretne wydarzenia doprowadzą do tego, żeby postać 1 dowiedziała się o wydarzeniu XY, no to ja już tego nie wiem zwykle. Czyli jest początek, koniec, to jest taka klamra, a potem się rodzi środek. Tak, tak. I gdzieś takie wolno puszczone tropy na początku, gdzieś, które, no nie wiem, to powiedzmy bohaterowi zaginął ojciec, i ja tu rzucam gdzieś sobie w pierwszym rozdziale, ale ja z tego ojca mogę skorzystać w piątym. Albo mogę nie skorzystać, bo równie dobrze to może być informacja o tej postaci, że po prostu nie ma ojca, bo zaginął. Więc ja sobie tak rozróżniam te tropy i potem właśnie po tym etapie tego odczekania te, które są niepotrzebne, po prostu wyrzucam. Więc tak to wygląda. Ale z bojkotem właśnie była taka scena, teraz to jest w drugim rozdziale, po takiej hucznej scenie znalezienia w szatni pewnej osoby. To przy oryginalnym, znaczy przy pierwszej wersji bojkotu to w ogóle nie była szatnia, to był inny budynek. I ja wtedy zaczęłam się w taką stronę, że ja mówię, nie, to się nie klei, to nawet mi się nie podoba. I ja na tamten moment nie potrafiłam tych wątków skleić. Utknęłam zupełnie i mówię, nie, bo jak ja to będę dalej ciągnąć, to ja sama siebie będę przekonywać, że to jest fajne i że to ma sens, mówię nie. I wróciłam właśnie jakoś, myślę, pół roku później. Wykasowałam w ogóle cały ten rozdział, który zaczęłam, który właśnie od tego momentu wiedziałam, że coś nie gra. I wtedy już napisałam ciągiem do końca i to dość szybko. Ale no musiało to, siedziało to we mnie to pół roku oczywiście, bo ja gdzieś tam, to nie jest tak, że ja dzień i noc myślałam o tym, absolutnie. Ale tak raz na jakiś czas mnie łapało i strasznie mnie irytowało, że ja nie mogę tego wymyślić, że nie mogę tego połączyć. I w końcu, jak już wymyśliłam i połączyłam, usiadłam, napisałam i to jest ten bojkot, który teraz znamy. Agnieszko, jaki będzie los bojkotu, to się okaże, czy czytelnicy pokochają książkę. Natomiast chciałabym na chwilę jeszcze powrócić do Bujdy, bo rok temu rozmawiałyśmy o Twojej książce, no i okazało się, że książka trafiła na listę Legimi, najciekawszych książek roku 2023. Cieszę fakt, że w takim zaszczytnym gronie się znalazła. Tak, ponieważ tam się znalazło bardzo dużo dobrych książek, bardzo dużo popularnych książek i przyznam, że było to dla mnie zaskoczenie, bo ja o takich rzeczach jakby nie dowiaduję się wcześniej, ja się dowiaduję wtedy, kiedy wszyscy inni. W związku z czym właśnie kiedy, to pamiętam, chyba oznaczono mnie na story na Instagramie, jakby ja się dowiedziałam, jakby, co tu się stało. I weszłam na Legimi i faktycznie jakby jest Bujda w tych najciekawszych premierach 2023 roku. No i nie ukrywam, że było mi bardzo miło, nadal jest. I no, mam nadzieję, że bojkot osiągnie co najmniej tyle samo. Agnieszko, czytając książkę, ja przynajmniej tak mam, wyobrażamy sobie, jak ci bohaterowie wyglądali. Ty natomiast trochę tutaj czytelnikom pomogłaś, bo nadałaś twarze swoim bohaterom, ponieważ do bojkotu, podobnie jak wcześniej do Bujdy, powstała sesja zdjęciowa. Tak, dokładnie tak jak przy Bujdzie, tak przy bojkocie zrealizowaliśmy właśnie sesję zdjęciową. Z tym, że tym razem była bardziej wymagająca, mieliśmy więcej modeli. Dzień przed sesją rozchorowała mi się jedna z modelek i ja wtedy zostałam trochę bez ręki, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić. Wystąpić jako kto? Jako Julka. Jako Julka, o. Tak, i wtedy właśnie uratowała mnie moja siostra, która weszła jakby w postać Julki i dzięki temu mogliśmy wszystko zrobić tak, że teraz naprawdę efekty są super. Sesja powstała jak najbardziej, właśnie między innymi w Piotrkowskiej Bibliotece, dzięki uprzejmości pani dyrektor, także tam mieliśmy szkołę, bo ta szkoła w bojkocie jest taka przeszklona, bogata i w ogóle, więc ta mediateka tutaj nam bardzo, bardzo pomogła. Więc tutaj właśnie między innymi w bibliotece, ale też w domu mojej cioci, która udostępniła nam właśnie cały dom. No bez niej to nie wiem, jakby to się stało. Nie mielibyśmy w ogóle planu zdjęciowego. A jednak tło tych zdjęć jest bardzo ważne. Zdjęcia będziemy drukować właśnie w takim formacie na zakładki. Tak jakby wychodziły z takich instaxów, z takich małych aparatów, które drukują od razu, więc tak chcemy, żeby to wyglądało i po prostu będę do zamówień książek, czy to u mnie ktoś zamówi prywatnie, czy przyjdzie na targi i kupi na stoisku wydawnictwa podczas mojego dyżuru, będę to po prostu rozdawać. Teraz, kiedy jesteś już, no nie jesteś taką anonimową pisarką, czy to jest już tak troszkę, że wydawnictwa pukają, czy nadal ty musisz chodzić i mocno pukać do różnych drzwi? Nie, już nie mocno. Już nie mocno, przy czym też z rynkiem książki jest tak, że teraz bardzo łatwo jest wydać książkę, bo można za to na przykład zapłacić. I czytelnik, że tak powiem, zewnętrzny, czyli taki każdy człowiek, który jedzie do księgarni i sięga po książkę, no on de facto nie wie, bo to nie jest nigdzie napisane na książce, czy ta książka została wydana w sposób tradycyjny, czy ktoś sobie za to zapłacił, czy ktoś to po prostu wydrukował i jakby wpuścił w obrót. Więc teraz jakby ta ranga
pisarza no, staje się tak coraz mniej jakby poważana właśnie między innymi z uwagi na to. Ale nie ukrywam, że gdzieś tam, szczególnie w branży, czy na targach, czy gdzieś, to już gdzieś mnie ludzie kojarzą. No cieszy mnie to bardzo, bo jakby pracuję na to bardzo mocno. I tutaj w kwestii jakby zainteresowania książkami nie mogę narzekać, mam plany, także mam nadzieję, że jeszcze, znaczy mam nadzieję, w sumie wiem, że jeszcze w tym roku będzie coś, a tak naprawdę będzie trzecia część Moiry. No właśnie, chciałam pytać, czy tak, pracujesz nad czymś? Dokładnie, teraz pracuję nad Moirą trójką, co jest takim bardzo śmiesznym doświadczeniem dla mnie, ponieważ ja ją napisałam po raz pierwszy 5 lat temu i ona czekała sobie po prostu na moim dysku. No właśnie, tak wspominałaś. Też pamiętam, tak, rok temu mówiłaś, że sobie tam leży. I leży. I znaczy już nie leży, już została przemaglowana raz, dwa razy i teraz trzeci następuje właśnie. No i bardzo śmieszne to jest doświadczenie, bo czytając to wiem, co chciała powiedzieć Agnieszka 5 lat temu, ale to nie jest tak, jak to powinno zostać powiedziane. Więc trochę patrzę na to jak na mój tekst, a trochę tak zupełnie zewnętrznie już teraz po takim czasie. Więc no, w tym roku jeszcze powinna pojawić się na rynku właśnie trzecia część Moiry, trzecia przedostatnia, bo planuję 4. I tak naprawdę na ten moment jakoś bardzo do przodu nie wybiegam, bo i tak mam się czym zająć. W sensie nie chcę sobie teraz narzucać jakby konkretnego projektu, i tak mam z czego wybierać. Więc tak naprawdę zamknę Moirę i będę się, to jest jakby problem Agi z przyszłości. Ja się tym będę martwić później. Czasu potrzeba, prawda? Wolnego, bo tego tak, chyba pisarzom najwięcej trzeba i tego życzyć. No szczególnie na etacie pracując, to tak. No, teraz właśnie jak startuję pracę, pracuję zdalnie w większości, więc jak zaczynam o 8, to o 7 wstaję i od 7 do 8 piszę teraz codziennie. To już trwa cały tydzień i całkiem mi się to sprawdza, bo przynajmniej tą godzinę dziennie jestem w stanie wygospodarować rano. Agnieszko, to życzę Ci inspiracji, samozaparcia, dyscypliny i tego, tak, i tego wolnego czasu. Tego czasu. No i czekamy na kolejne książki. Dziękuję. Dziękuję pięknie za spotkanie. Drodzy Państwo, a Państwa zapraszam teraz na skrót wydarzeń kulturalnych mijającego miesiąca. To była ich pierwsza wystawa pokazująca Piotrków w odbiciu. Mowa o uczestnikach warsztatów fotograficznych, dzieciach i młodzieży z Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. I tak na wystawie zobaczymy miasto w odbiciu Mediateki, czy kościół i rynek Starego Miasta w odbiciu Kałuży. Pomysłów młodym fotografikom nie brakowało. Jak młodzi piotrkowianie widzą Piotrków inaczej? Zobaczyć będzie można w Ośrodku Edukacji Artystycznej do 16 kwietnia, a wystawę zwiedzać można w godzinach pracy ośrodka. A w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego to jak widzi góry pokazał Wojciech Pukocz. 14x8 to ekspozycja, na którą składa się część z serii obrazów, którego filarem jest cykl poświęcony 14 ośmiotysięcznikom, 14 największym górom świata. Wystawę malarstwa artysty oglądać można do 12 kwietnia. Malarstwo również zagościło do Mediateki 800-lecia. Tu oglądać można spacer po Starym Piotrkowie, czyli miasto malowane ręką Mariana Ajzerta. Wystawa to zbiór akwareli i obrazów olejnych pokazujących piotrkowskie zabytki i urokliwe miejsca naszego miasta. Obrazy oglądać można do 24 kwietnia. Muzycznie było tym razem w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, a wszystko za sprawą zespołów młodzieżowych i nie tylko. Był punk, był metal, były też łagodniejsze brzmienia. Na scenie zaprezentowały się zespoły, ale były też solowe prezentacje. Dla niektórych była to pierwsza okazja zaprezentowania się na scenie, a nagrodzeni wykonawcy okazję do występów będą mieli po raz kolejny na Dniach Miasta. Ale w Ośrodku Edukacji Artystycznej było też lirycznie i poetycko, a wszystko to dzięki Aleksandrowi Książczakowi, który tego wieczoru swoją poezją wznosił publiczność pod niebiosa, a potem gwałtownie sprowadzał na ziemię, zgodnie zresztą z tytułem spotkania – Huśtawka nastrojów. Aleksander Książczak pisze o życiu, o przemijaniu, o rozterkach dnia codziennego, dlatego też tego wieczoru każdy mógł uszczknąć z jego poezji choć kilka strof dla siebie. A
Ale w marcu nie zapomniano też o najmłodszych. Były niedzielne teatralia w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie z bajką Jak wróbelek nie mógł trafić na wesele, wystąpiła grupa O Teatr. Była także edukacja bajeczna, a tu spektakl o babroszkach, które poleciały w kosmos. No i w marcu w Miejskim Ośrodku Kultury był także Zielony Wieczór. Zagrajmy w zielone, czyli irlandzki dzień. Zielone dekoracje i zielone elementy garderoby, tego nie brakowało. To było świętowanie, iście na irlandzką nutę. Z koncertem folkowym wystąpił dla publiczności zespół Stonehenge. Niewątpliwą gratką dla tych, którzy lubią odkrywać historię Piotrkowa, była promocja książki Rafała Krasonia pod tytułem Huta Hortensja. A ciekawostek było wiele. Począwszy od postaci samego założyciela huty, przez jej historię, jej wyroby, czyli szkło znane na całym świecie, a na osobach, które to szkło tworzyły, skończywszy. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali książkę w prezencie, a wydana ona została przez Urząd Miasta w 1000 egzemplarzy. Było to kolejne wydanie z cyklu Biblioteka Piotrków 800. Kultowe i ponadczasowe przeboje zespołu Perfect w nieco odmiennych i zaskakujących aranżacjach. A na scenie cztery młode, wyjątkowe piotrkowskie artystki. Anna Majewska-Owczarek, Patrycja Sikora, Maria Majewska oraz Justyna Piesik-Kędra. Taki zestaw nie mógł wróżyć nic innego, jak tylko sukces. I tak też było. Bilety na koncert rozeszły się w tempie ekspresowym, a ponieważ nie wszyscy chcieli odejść z kwitkiem i bez biletu, zorganizowano drugi koncert tego samego dnia. Czy Perfect w Miejskim Ośrodku Kultury rozbrzmiewał perfekcyjnie? Posłuchajmy. Jak po wielkiej bitwie kur.
Taki był marzec, a my dla Państwa sprawdziliśmy, co kulturalnego czeka nas w kwietniu. Jakie wystawy, jakie koncerty, jakie spotkania, o tym już teraz w zapowiedziach wydarzeń. A ja się już z Państwem żegnam i chciałabym życzyć Państwu spokoju, odpoczynku i pogody ducha na zbliżające się święta Wielkiej Nocy. Do zobaczenia za miesiąc. Piątego kwietnia o godzinie 19 Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu Universe. 6 kwietnia o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się spektakl operetkowy pod tytułem Kraina Uśmiechu. 6 kwietnia Centrum Informacji Turystycznej zaprasza na spacer śladami sławnych Żydów. Start godzina 15. 6 kwietnia o godzinie 19 w Rynku Trybunalskim odbędzie się widowisko multimedialne Wiosna na trakcie wielu kultur. 11 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na edukację bajeczną. Ze spektaklem Maszyna Czasu wystąpi Krakowski Teatr Bajki. 11 kwietnia o godzinie 18 w Mediatece 800-lecia odbędzie się wykład interaktywny o prawie jasno i ciekawie. 13 kwietnia o godzinie 17 Mediateka 800-lecia zaprasza na seans studyjny w kinie Pixel. 14 kwietnia o godzinie 17 Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprasza na kulturalną kawę nie tylko dla seniora. W programie Wieczór Poezji i Prozy w wykonaniu uczestników warsztatów literackich z Klubu Seniora. 17 kwietnia o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury stand-up Wiolka Walaszczyk. Bilet do nabycia na kupbilecik.pl. 17 kwietnia w Mediatece 800-lecia o godzinie 16 spotkanie dyskusyjnego klubu książki. 18 kwietnia w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Rękodzieła Artystycznego uczestników warsztatów w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK. 19 kwietnia o godzinie 18 w Mediatece 800-lecia odbędzie się spotkanie z Agnieszką Kulbat z okazji promocji jej najnowszej książki pod tytułem Bojkot. 20 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Początek godzina 19. 21 kwietnia o godzinie 17 Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na niedzielne teatralia, a w nich spektakl Teatru z Poznania pod tytułem Objazdowy Młyn Bajkowy. Bilety dostępne w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na kupbilecik.pl. 24 kwietnia o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpią zespoły teatralne działające w Miejskim Ośrodku Kultury. 25 kwietnia o godzinie 17.30 seans w kinie studyjnym Pixel – Bracia ze stali. 29 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbędą się pokazy z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Początek godzina 18. Wstęp za okazaniem zaproszeń dostępnych w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Słowackiego 13.